Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony, kolejny odcinek serii Shogi. Miał być odcinek z, z Shogi Questem, ale mi się, film się nagrał, więc co, co poradzić. Akurat fajnie mi szło. Yy, spróbujemy sobie poszukać sumę wspólnie yy, na, właśnie na Shogi. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Yy, tradycyjnie zaczniemy od szacha, postaram się troszkę nie spieszyć mimo wszystko. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. No to nie przedłużam, zaczynamy. Po pierwsze, żeby było odsunęło, muszą być w ogóle szachy, tak. Szachy potencjalnie tutaj, tutaj, tutaj. Hmm. Z rzutkami tutaj, 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 tutaj. I lance nic nie ma gdzie zaszachować z szachem. Zaszachować, tak, rzucając z szachem. Czyli który z tych ruchów będzie ruchem właściwym. Zobaczymy, czy jak szybko uda mi się znaleźć rozwiązanie tego problemu. Czy mi czas leci na wykonanie tego, czy co? Czy to poziom trudności? Nie wiem o co chodzi. Wydaje mi się, że tutaj skoczek będzie dobrym ruchem, ponieważ po tym po prostu ten ucieknie. Nie może uciec, nawet bo jest skoczek, czyli musi uciekać tutaj, a po tym po prostu. Tu pewnie zrzucę lance, Lance i złotego jakoś tak. Tak mi się wydaje, że to będzie w porządku. Spróbujmy skoczka. Skoczek okazał się złym ruchem. No dobrze, to spróbujmy jeszcze nie patrzeć, jakie było rozwiązanie. Spróbujmy. O, co? Jeżeli skoczek tutaj był złym ruchem, spróbujmy zrobić ten sposób. Skoczek tutaj okazał się dobrym ruchem. Czyli dalej to był ruch skoczkiem tylko po nie tej stronie. No dobra, ale jak teraz... Gdzie teraz mam dołożyć figurki z szachem, żeby to działało? Okej, okay, ten skoczek. Atakuje na to polecz, i pewnie koń ma tu musi tej wejść. Okej, okay, i teraz mamy złotego. No dobra, zadania na zadaniu straciłem ranking, ale ostatecznie rzecz biorąc, je w sumie rozwiązałem, tak? Za drugim razem znalazłem prawidłowy ruch. Spróbujmy dalej. Ja teraz troszkę czuję, że trzeba po prostu tutaj jakoś tutaj króla przegonić. Król. No bo nie mogę inaczej dać szacha. Król. I żeby tej król się schował. Ok, czyli teraz pewnie. Skoczek i tutaj mat tak ale czy, koniem czy złotym pewnie złotym. Jak, a jak wróci to co? Jak wróci to jest problem tutaj. Koniem ok. Jak wrócę to nic nie dzieje. No i teraz zobaczcie. Jest niby oczywiste, ale jest. Ale jest dalej myślę. Dalej edukacja na maksa myśli. Skoczyk jest pod biciem? No powrót jest taki, jak wydaje się, bezsensowny. No bo co? co miałem Te piątki ruszy się piątkiem jest promocją? A, no bo pionek chroni. No, człowiek nie rozumiał czego pionka i tak dalej. No dobra. Spróbujmy dalej. Na razie to wygląda to strasznie mizernie. Z mojej strony. Ok. goniec jest związany przez lance, dlatego ten ruch smokiem tym razem oceniam jako dobry. No i w myśl. Idei. Ok. Tutaj znowu ten go związany będzie grał, więc tym razem udało mi się Mata znaleźć. Jedziemy dalej. Król jest tutaj. Król jest tutaj. A mamy do dyspozycji smoka, w sumie tutaj srebrnego, tego pionki. Potencjalnie drogi ucieczki króla specjalnie nie ma, ale nie mamy też generała, który by, którego moglibyśmy tutaj zrzucić ruch skoczkiem tutaj spowoduje, że będzie groźba mata, tak? Groźba mata, więc niekoniecznie przeciwnik może jakąś figurkę na rękę zrzucić, ale chodzi o to też, żeby tego skoczka ochronić. Czyli prawdopodobnie będzie tutaj ruch smokiem. Zostało zasłonięte, tak? Ale teraz, już ten srebrny, który chce się tutaj ruszyć, on nie, nie musi chronić tego skoczka. Więc prawdopodobnie będzie to rozwiązanie prawidłowe. No i się udało. Tutaj, tutaj. Ja bym zlikwidował tego obrońcę. Następnie zrzucił złotego. No bo tutaj skoczek chroni te pola. I następnie podszedł z smokiem. Dobra, udało mi się. Może nawet coś mi się do, dojdzie dojdę w tej partii. Teraz kluczowe pytania, gdzie nie chcielibyśmy, poszedł, żeby nie poszedł tam, tak? I mamy tutaj skoczka, który mi ba, nam bardzo mocno przeszkadza tutaj w działaniach. Jeżeli też już do tego, to po prostu odejdzie i też schroniony. I teraz powiedz mi, człowieku, jak zareagować w tej pozycji. Okej, okay, ma, mamy chyba proste rozwiązanie. Jeżeli tutaj koń podejdzie i zbije się to z złotym, to wtedy z, z, zrzucamy złotego jest mat. Natomiast jeżeli podejdzie tej król, to zrzucamy złotego na głowę. I jest wszystko w porządku. Czy to takie proste, jak się wydaje? Tak. Wydaje się, że jest łatwe. Gratulacje Grzegorzu. Udało się. E, dobra, to może teraz jakaś próba. Okej. Okay. Wydaje się, że rzutka wieża tutaj albo tutaj. Raczej nie chcemy, żeby w tą stronę szedł, więc raczej tutaj zaciągnąć tutaj króla. Jeżeli tutaj zbije król złoty. Jeżeli to jest srebrny, tutaj złoty i to wydaje się rozsądne w tej sytuacji. Zagranie teraz tutaj złotego. No dobra, super. To w sumie tylko, w sumie tylko na razie dwa zrobiłem, że to nawet nie jest najgorzej. Eee, Okej, okay. to teraz, co teraz? Nie mam, a nie mam a troszkę materiału. Mam skoczka, mam pionka, mam srebrnego. Pytanie, czy ja w ogóle muszę z nich korzystać? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Wystarczy mi, że zbiję najpierw końcem tego oto złotego. Następnie pytanie jest, czy ja się nie boję tego ruchu? Raczej się boję, więc. Nie rzucę tutaj srebrnego, bo boję się tej ucieczki. Racej, raczej muszę rzu rzucić tutaj złotego, generała. A w tej pozycji wystarczy, że dołożę srebrnego, no bo jeżeli złoty zbije, no to złoty zbije i jest mat. Także udało mi się znowu. Naprawdę bardzo dobra passa. Dawno tak dobrze nie robiłem sumę, aż jestem sam w szoku. Hmm. Może to jest pomysł. Skoczek tutaj szachem i potem weź pranie, wzięcie te, tego złotego. Jeżeli coś tu rzuci, to będzie skoczek atakował i z się na to pole, więc nic nie wyjdzie. Okej. Okay. Po prostu wzięcie złotego. I złoty tutaj. Gdzie on podejdzie, król, tutaj nie podejdzie. Mamy kolejne rozpoznane zadanie. Ostatnie na dzisiaj i kończymy normalnie. Nie chcę, nie chcę nagle przerywać tak wspaniałej jednącej pasy. Tutaj mamy króla, tu mamy generała, yy, tu mamy króla, tu mamy generał mamy do dyspozycji skoczka, smoka złotego i srebrnego. No i zobaczmy, co tu można z tego zrobić. Skoczka nie ma specjalnie jak rzucić szachem, piątki również, więc prawdopodobnie tej odpowiedzią będzie na to pytanie będzie Goniec. Tylko pytanie, czy Goniec tutaj, ponieważ Goniec tutaj niestety będzie odsłaniał możliwą ścieżkę drogi dla króla. Czy, one, czy raczej Goniec tutaj, albo w ogóle poświęcenie smoka i więcej złotego? I potem szachem tej gońca zagranie. No to jest dobre pytanie, je? No bo to jeżeli tutaj zrzucę gońca, to, to dam przeciwnikowi szansę na zrzucenie figury, prawda? nie może nawet skoczka tutaj i... No i co, wezmę tego skoczka i nic mi to nie da specjalnie. Natomiast dwa generały może tutaj już mogą coś tutaj zdziałać nawet. Może nawet mogą już coś działać. Powiem wam, że nawet zaryzykowałbym to poświęcenie tutaj smoka. Z że to ostatnie w sumie to, to tutaj dzisiaj robię. I chyba mi się podoba to rozwiązanie. Tak zaryzykuję. Ruch był niepoprawny, jak przypuszczałem, ale no też nie widziałem innych alternatyw. No bo ten jest tutaj wcale nie był fajniejszy dla mnie. Ani tutaj, tak? No, tutaj z kolei ten goniec no nie ma perspektyw. Chyba, że perspektywą jest poświęcenie gońca, tutaj, o który, którym nie pomyślałem. I tutaj to było właśnie poprawne rozwiązanie. Tym razem nie widziałem dość, to, troszkę mniej oczywistego ruchu, bo nie widziałem, że. zwróciłem ja chciałem wagę na tą linię, i to był mój błąd. Dobrze, a ja mam nadzieję, że się dobrze bawiliście podczas oglądania, jak robię yy, maty. Po, na razie i widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do czynienia. trzymajcie się.